Mamy opuszczone gospodarstwo w samym środku pola. Jest w zasadzie zarośnięte wokoło, ale jednak jakoś wyczaiłem, zobaczyłem, że u góry jest rozwalony dach. Postanowiłem to sprawdzić. Okazało się, że jest tutaj naprawdę fajnie. Zostało bardzo dużo rowerów różnej maści oraz Audi, chyba 80 albo i nie, ciężko powiedzieć. Otwarte, można wejść do środka i zobaczyć. Chyba 80 jest. Tutaj są jakieś garaże. Tutaj jest kłódka już. Ale to nic. Tutaj chyba jest budynek mieszkalny. Może zaczniemy od niego. Zadbany, widzę. O kurde. I zostało bardzo dużo sprzętu. Tutaj jest jakaś piła. Szafa. O kurde, jaka meblościanka. Globus. To jest taki minibarek. Na kółkach. Ale fajne. Tutaj szafa. Jakieś wazy chińskie. Wygląda, jakby się spakowali któregoś dnia. Kolekcja filmów. Tutaj komputer. Nadal na chodzie. Ładny kominek. Zobaczcie ten zegar z końmi. Ale cacko. Tutaj jakiś pierścionek. I znowu chińska dekoracja. Czyżby tu mieszkała jakaś chińska rodzina? Nie, bo widzimy tutaj zdjęcie dziewczynki. Łazienka. Nie wiem, jak od dawna jest opuszczony ten dom, ale widać, że nikt tutaj nie sprząta już od dawna. Pajęczyny są ogromne. Wózek inwalidzki. Piecyk, kuchenka gazowa. I normalne wyposażenie kuchni. Wiatrak, jak to w Holandii. Piękny wiatraczek. Tak jak i w Holandii, w Belgii tak samo lubią wiatraki. Sypialnia. Przechodzimy do sypialni. Widać, że ewidentnie się gdzieś spakowali. Ale dlaczego nie pozabierali tego wszystkiego? Ciężko mi powiedzieć. Nadal są ubrania. O, tutaj nie ma. Czyżby mieszkała tutaj para staruszków?
Być może. Wiertarka przemysłowa. Bardzo dużo różnego sprzętu. To wszystko sobie tak leży na wierzchu. O tu zobaczcie, jaki ładny statek. I supły, którymi się pewnie posługują, żeglując po morzach. Czekajcie, coś jeszcze tutaj widziałem ciekawego. Zobaczcie, jaka kolekcja statków. I samochody jakieś stare. O kurde. Wygląda to bardzo fajnie. Idziemy na zewnątrz. Tam jest garaż, ale jest zamknięty. Kład. O kurczaczek, kład. I to całkiem fajne. To nie jest jakiś starość. Glebogryzałka. A tutaj całkiem fajny kład. Maszyna, jakaś DJ-ka przenośna, ale powiem wam, że kład całkiem fajny. Tego się nie spodziewałem. Obok jest drugi garaż. Aż się boję pomyśleć, co tam będzie. Tylko nie widzę kluczyka tutaj nigdzie. Spróbowalibyśmy odpalić. Puste. Jest tu trochę maszyn. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. O, widzę kosiareczkę. Kolejny magazyn z różnymi rupieciami. Pompa? Chyba tak. Zobaczcie, jak wszystko zarośnięte. Jest wejście na górę. Ale co tam?
co tutaj zostało. Jest troszkę sprzętu. Ciekawe, czy pudełka pełne. Chyba nie. Nawigacja? Też nie. Tutaj mamy coś. Jakąś starą Motorola. Ale Motoroli nie ma. Dobra. To są jakieś pierdołki. Dobra. Zawijamy się stąd. Najwyższa pora opuścić to miejsce. Trzeba. No. Ciężko tędy się przedostać. Pełno tutaj pokrzyw, gałęzi i wszystkiego innego. Trzymamy jakieś zwierzątka na pewno. Jestem na miejscu. Zobaczcie, po środku pola gospodarstwo, ale całkiem zadbane. Nie ma do niego dojazdu z żadnej ze stron, tylko przez pole. Dobra, to jest moment, kiedy mogę już zakończyć eksplorację. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Policja jedzie.